Cześć Agata. Cześć. Co u Ciebie tam słychać? Chciałem tak naprawdę, zanim odpowiesz na to pytanie, to podprowadzę, bo chcę z Tobą trochę porozmawiać o tym, jak żyć. Tak naprawdę poważnie, więc jak słyszysz. Ale zanim przejdziemy do odpowiedzi na to niezwykle ważkie pytanie, trochę też odbijając się od Twojego tekstu bardzo inspirującego, który się ukazał niedawno na łamach w sieci dwutygodnika, no to który jest trochę odpowiedzią na pytanie, jak żyć, to chciałem Cię spytać tak bardziej personalnie, jak żyjesz, czy też jak żyjecie? Może najpierw nie ostrzegałeś, że będziemy rozmawiać aż tak fundamentalnie, wprowadziłeś to jakoś tak skromnie, prawdę mówiąc. No. Jak ja żyję, zanim zaczęła się cała self-isolation, miałam taki moment refleksji, że jeżeli zostanę zamknięta w domu, moje życie nie zmieni się aż tak diametralnie jak dla większości ludzi, ponieważ od lat pracuję z domu. Od lat jestem na emigracji, czyli jestem zupełnie przyzwyczajona do kontaktów zdalnych. Jedyna fundamentalna różnica, która się zdarzyła, to jest to, że w tej chwili dziecko jest w domu. I co znaczy de facto, że nie za bardzo mogę pracować w tej chwili. Mam nadzieję, że kiedy już jakoś tak trochę się osadzimy w tym, będzie lepiej, ale na razie jest to słabo wykonalne. Więc troszeczkę śmieszą mnie te opowieści o tym, jak bardzo mamy czas na wgląd w siebie, kontemplowanie klasyków, nadrabianie zaległości lekturowych itp., itd., ponieważ mam wrażenie, że nie wszyscy oczywiście, ale bardzo duża większość ludzi jest albo pod bardzo silną presją, jakby lękiem związanym z pracą, jak potrzebą, koniecznością pracy w sytuacji, w której jakby obiektywnie rzecz biorąc nie za bardzo da się pracować, jeżeli ma się dzieci, jest to bardzo trudne, plus jeszcze homeschooling. Ja jestem w sytuacji, w której mogę sobie to trochę tak jakby dać sobie moment na luz. Co też po długim zastanowieniu się zrobiłam, znaczy nie to, że przestaję, ale po prostu troszeczkę spokojnie do tego podchodzę. Nie próbuję udawać, że jestem w stanie robić to w tym tempie, w którym jestem w stanie to robić zazwyczaj. Ale poza tym, jakby dla mnie osobiście, aż trochę mnie szokują takie lęki pod tytułem, co to będzie, jeżeli wszyscy teraz jesteśmy zdani na kontakty zapośredniczone. Ponieważ od wielu lat żyję w ten sposób, w tym sensie, że jakby mam pewną sieć tutaj na miejscu w Wielkiej Brytanii, ale moja główna sieć, taka społeczna, międzyludzka, też zawodowa jest w Polsce, więc trochę mnie to wręcz bawi, bo oczywiście, znaczy ja nie twierdzę absolutnie, że to jest dokładnie to samo, ale uważam, że jesteś w stanie mieć kontakty z ludźmi zapośredniczone. Oczywiście zawsze przedkładam rozmowę, ale jeżeli nie mogę tej rozmowy na żywo przeprowadzić, a w ciągu większości mojego teraźniejszego życia nie mogę, jestem w stanie podtrzymywać te kontakty. To znaczy to, co mnie chyba bardzo zdziwiło, to że po tych już w tej chwili 6 latach emigracji nie mam poczucia jakby rozluźnienia kontaktów tak naprawdę. Chociaż to też się opiera na tym, że po prostu jak już jestem w Polsce, no to jest tak, że się ze wszystkimi, z którymi chcę zobaczyć, staram się zobaczyć. I to też często mi osoby mówią, że paradoksalnie z tobą widzę się częściej niż z innymi, ponieważ jak ty przyjeżdżasz, to ja wiem, że ja muszę dla ciebie wygospodarować czas i ja to zrobię. A ludzie, kiedy są blisko, to sobie zawsze to zostaje na jakieś kiedyś, wszyscy są zaganiani i tak dalej. Więc w tym sensie. Oczywiście nie jest to zdane tylko i wyłącznie na relacje zapośredniczone. No i kolejny paradoks, że ja się trochę czuję bliżej, tak? Bo w tej chwili ludzie, którzy nigdy wcześniej nie proponowali mi zdalnych rozmów, debat, czegoś takiego, nagle wszyscy musieli przejść w ten sposób i w tym momencie moja odległość geograficzna przestaje być tak istotna. Więc jest to paradoksalne.
No i co jeszcze, jeżeli chodzi o jakby sobie takie radzenie? Znaczy, sama wcześniej napisałam taki tekst, kiedy jeszcze bardzo wiele osób nie rozumiało, po co w ogóle ta samoizolacja jest i troszeczkę były jeszcze hefeszki, śmieszki, że naprawdę jest panika. No i w tym tekście też pada, że okej, to teraz będziecie mieli trochę czasu na tak właśnie na czytanie i coś tam. Oczywiście było to częściowo po to, żeby jakby naprawdę przekonać ludzi, że to jakby trzeba to zrobić, a z drugiej strony też sama zauważam, jak bardzo nam się przesuwa. Znaczy, że wtedy, kiedy go pisałam, zakładam, że to jeszcze będzie kwestia 2 tygodni, 3 tygodni. W tej chwili w Anglii, w Wielkiej Brytanii mówi się o 3 miesiącach do 6 miesięcy, więc jakby też w inaczej ustawionej perspektywie czasowej. O tym 6 miesięcy. Słucham? 6 miesięcy, mówisz. 3 do 6, to znaczy to jest tak, że oficjalnie w tej chwili te wszystkie zasady obowiązują do po świętach. Jest już sugerowane, że na pewno zostanie to przedłużone. Mhm. Nasz prime minister jest na intensywnej terapii w szpitalu, więc jakby, ale jest to prawie pewne, znaczy wszyscy zakładają, biorą to za pewnik. Nie jest to jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale no, nikt nie zakłada, że to będzie wcześniej. No według tych prognoz, no to właśnie była mowa, że raczej to się nie skończy przed końcem maja. Być może potrwa i dłużej, w zależności od sytuacji. No tak dla wprowadzenia, pewnie nie jest to w Polsce powszechnie znane. Wczoraj, jeden z najbardziej prestiżowych na świecie tych ośrodków przewidujących epidemiologicznych, to są oczywiście symulacje, tak, oparte na modelach matematycznych, a te symulacje z założenia jakby no, mogą się bardzo zmienić w zależności od jakby zmiany danych, tak. No, symulacja może tylko operować na jakichś danych, te dane są różnie zbierane i tak dalej, no ale w każdym razie według ich ostrzeżeń Wielka Brytania będzie najbardziej dotkniętym państwem europejskim. Podobno liczba ofiar może przekroczyć liczbę ofiar w Włoszech, Hiszpanii i Niemczech razem wziętych. Więc no, zapowiada się tutaj dosyć niefajny czas. Pik ma nastąpić, w sensie największe jakby do góry krzywej mamy dotrzeć w okolicach 17 kwietnia, więc za no, niedługo. Ale no, w tej chwili no, to są już liczby włoskie w najgorszych dni, a będzie raczej jeszcze więcej, bo nie dotarliśmy jeszcze do piku. Więc w tym sensie tak, ta sytuacja jest tutaj, no może być naprawdę trudna. Wrócę do tego tekstu, o który chciałem Cię zapytać. To jest tekst nie sprint, nie maraton. Jak już powiedziałem, dużo pada tam inspirujących zdań, no ale jeszcze pytając Cię, jak żyjesz, bo pewna odpowiedź też pada w tym tekście, taka personalna. 20 marca 2020 roku był dla mnie pierwszym doświadczeniem instytucjonalnego złamania logiki kapitalistycznej wobec zamknięcia placówek edukacyjnych. Właścicielka i dyrektorka przedszkola mojego dziecka zwróciły się z prośbą, by rodzice w zależności od swojej sytuacji finansowej w obliczu kryzysu w miarę możliwości dobrowolnie dalej płacili czesne. Tak. No to był zabawny dzień. Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się, znaczy obserwowałam, znaczy to też jest ciekawe, no mogę tu jakoś opowiedzieć o tyle, że mam takie poczucie, że byłam jedną z osób, które miały jakiś wpływ na policję przedszkola w tych kwestiach, ponieważ akurat jak wiele innych osób byliśmy na nartach w północnych Włoszech, kiedy to się dopiero zaczynało w lutym. Kiedy wyjeżdżaliśmy, mieliśmy poczucie, że w Anglii są pierwsze przypadki i że Anglia jest tym, znaczy, że wrócimy do tego bardziej niebezpiecznego miejsca. A kiedy już wróciliśmy, no to się okazało, że, no, że we Włoszech jakby to coraz bardziej jakby narasta, a jeszcze w Wielkiej Brytanii było dosyć spokojnie. No ale wróciliśmy, nikt nas o nic nie pytał na Heathrow. Nie, nikt od nas niczego nie wymagał, my się czuliśmy dobrze, byliśmy w takim miejscu, które nie było bezpośrednio dotknięte, więc, no więc nic z tym nie zrobiliśmy.
Po czym gdzieś po półtorej tygodnia przeczytałam, że niektóre szkoły nie wpuszczają z powrotem uczniów, którzy wrócili z Włoch. I tak miałam rozmowę ze swoim partnerem. Czy ty myślisz, że oni skojarzyli, że my byliśmy we Włoszech? Nie kryliśmy tego w żaden sposób, ale jakby też nie było żadnych jakby procedur, że my coś musimy powiedzieć albo coś takiego. Więc no, chwilę właśnie zaczęliśmy ważyć, co tu się dzieje. Taka też reakcja, że jak powiemy, a nasze dziecko i tak chodziło przez półtorej tygodnia, czy to jakby nie wywoła gniewu przeciwko nam, jakiegoś rodzaju paniki wobec jakby nas. Z drugiej strony, czy to nie znaczy, że oni od razu to dziecko wycofają w ogóle bez gadania, co bardzo nam utrudni życie i tak dalej, i tak dalej. No ale stwierdziliśmy, że jednak tak obowiązek obywatelski i że powinniśmy to zrobić. No więc, jak mój partner powiedział to w przedszkolu następnego dnia rano, jak odprowadzał dziecko. Przez cały dzień czekałam na telefon, którego nie otrzymałam, że mam je szybko zabierać, po czym tego wieczora dyrektorka bardzo nam podziękowała, mówiąc, że spędziła cały dzień znajdując, próbując się dowiedzieć, co powinniśmy w tej sytuacji zrobić, co ona powinna zrobić. Jakby mówiąc, że ja naprawdę nie wiem, ponieważ cały czas nam przysyłają, przedszkole było odklejone takimi posterami, że masz myć ręce, ale że to ogólnie jest jak grypa. I ona mówi, no tak, niby jest jak grypa, ale chyba nie jest jak grypa. I nikt mi nie powiedział, co ja dokładnie z tym mam robić. Więc ja dzisiaj cały dzień spędziłam dzwoniąc, co mam zrobić w tym przypadku i bardzo wam dziękuję, bo ja w tej chwili wiem przynajmniej, że ja muszę wprowadzić jakieś procedury, zbierać jakieś informacje. Wyszło, że wróciliśmy 4 dni przed tą sytuacją, znaczy jakbyśmy wrócili 4 dni później, powinniśmy się już poddać temu self-isolation, czyli na 2 tygodnie się zamknąć w domu, jeszcze jako ten wybiórczy przypadek, no ale my byliśmy wcześniej już i tak to minęło. No ale to trochę oddaje to trochę sytuację, jakby ja ją obserwowałam przez najbliższe 2 tygodnie, kiedy no ona też próbowała, tak jak najsensowniej rozwiązać ten problem. Jakby było już wiadomo, że inne kraje zaczynały robić ten lockdown. U nas cały czas te dzieci jeszcze chodziły. Widziałam jakby jej stres i jakby próbę zorientowania się, co należy zrobić. No i właśnie ta sytuacja już też wisiała w powietrzu. Co my mamy zrobić, jeżeli nie będzie pomocy rządowej, tak? Znaczy, co mamy zrobić w sytuacji, w której jesteśmy malutkim, malutkim prywatnym przedszkolem? Czy my mamy prawo ubrać czesne? Jakby z czego będziemy płacić pensję, jeżeli nie będziemy mieć czesnego? I tak dalej, i tak dalej. No i właśnie w ten piątek, kiedy już było wiadomo, że przedszkole zostaną zamknięte, przyszedł ten list, który był dla mnie właśnie szokujący. I tutaj też o tym piszę. No muszę się przyznać, że przedszkole tutaj są potwornie drogie. Jakby koszty przedszkola są jedną z rzeczy, którą jest dla mnie wielkim takim obciążeniem psychicznym, tak? Że jakby no nie za bardzo jestem w stanie nawet pokryć te koszty brytyjskie, pisząc po polsku. A tutaj ktoś mnie prosi o to, żebym płaciła za w sumie usługę, której jakby i tak on nie wykona na moją rzecz. Ale jednocześnie właśnie, czyli cały czas, tak? Znaczy, niestety kapitalizm nas tu szkoli, ktoś próbuje mnie wykiwać, być może, tak? Czy ktoś nie spróbuje coś ugrać? No w sensie przecież ta babka na tym zarabia i tak dalej. No ale po czym jakby to też jest jakby kwestia, jak to, co się działo wcześniej, tak? To też jest ciekawe, bo to zawsze jest kwestia historii, tak? To znaczy to jest kwestia historii tego, że jak oglądałam to przedszkole po raz pierwszy, pierwsze pytanie, jakie zadałam, w sumie jedyne podchwytliwe pytanie, jakie zadałam, dlaczego tak małe, tak fajne miejsce jest o 1/3 tańsze niż przedszkola dookoła. I właśnie dyrektorka powiedziała, no to że tak, no w sensie właścicielka jest taka trochę old fashion, ona jakby zarabia, co ona sobie zarabia, ale jakby podnosi tam co pół roku trochę te czesne, ale jakby jej nie chodzi o to, w sensie zachodzi jej utrzymanie tej placówki. No i to troszeczkę jakby po takim wejściu zupełnie inaczej myśli się o tej sytuacji. No i właśnie możesz sobie wtedy pozwolić na takie myślenie, kurczę, to nie jest transakcja, tak? To nie jest transakcja, to jest miejsce opieki, tak? To jest miejsce, w którym moje dziecko spędza większość swojego czasu w tej chwili, żebym ja mogła pracować z ludźmi, którzy się o to dziecko bardzo troszczą, którzy są dla niej ważni i też
która ma taki rodzaj dobrej energii po prostu. I to jest również jakaś wspólnota, nawet jeżeli to nie polega na jakichś naprawdę bliskich kontaktach, to jest to takie, no to jest właśnie takie miejsce, gdzie no wiesz, że jeżeli ci wszystkie pociągi padną w Londynie i się spóźnisz o tą godzinę, no to właśnie nikt nie będzie cię charge'ował za te wpisane we wszystkich regulaminach kary umowne itd., itd. Więc nagle jakby zmienia ci się to myślenie. Tym bardziej, że jeszcze tego samego dnia, odbierając dziecko, spotkałam tatę innego chłopca, który jest przyjacielem mojego dziecka. No i jakby wiem, że u nich w domu on jest menedżerem pubu, który właśnie zamykają i jego partnerka pracuje w turystyce. No i w naszym przypadku nie nastąpiła tak zmiana, jakby zmiana naszej sytuacji. A w sytuacji takich branż, no to jakby człowiek no naprawdę jakby nie wie, co go czeka. No i tak, no ale to jest jedna rzecz jeszcze, która w tym tekście nie pada, że już tego samego dnia, kiedy przychodziłam właśnie odebrać dziecko, spotkałam tego tatę, to on mi powiedział, że rząd zapowiedział tą pomoc dla pracowników, którzy zostaną zawieszeni. Więc w tym sensie my się zobowiązaliśmy do czegoś, czy jakby daliśmy znać, że jesteśmy gotowi, a jednocześnie bardzo szybko jakby zostaliśmy upewnieni, że państwo jakby weźmie za to odpowiedzialność, tak, że to nie będzie nasz, że to nie będzie nasza tylko prywatna, tak, jakby odpowiedzialność za to, żeby tak panie, które tam pracują, dostały jakiekolwiek pieniądze na przeżycie. Więc w tym sensie mam wrażenie, że to też bardzo, bardzo zmienia jakby taką dynamikę emocjonalną, tak? Znaczy to, że wiesz, że jednak gdzieś państwo w jakiś sposób na serio próbuje ten problem, przynajmniej na tym poziomie ekonomicznym, rozwiązać, tak? W tym sensie obserwując to, co się działo w Polsce z tak zwaną tarczą antykryzysową, ona teraz została zmieniona, prawie mówiąc, ja nie przeczytałam jeszcze tego nowego projektu, nie wiem, co tam się dokładnie dzieje. Ale cały sposób wprowadzenia tego, gdzie ewidentnie była to po prostu gra na zagarnięcie jeszcze więcej władzy, robiona według absolutnie anachronicznych jakby koncepcji, w ogóle jakichś wziętych rodem z lat 90. Co tutaj trzeba podkreślić, tak? Być może w Polsce nie jest to tak oczywiste, ale Wielka Brytania naprawdę były olbrzymie cięcia przez ostatnią dekadę, naprawdę olbrzymie, to znaczy zlikwidowanie stacji policji, tak, cięcia na strażakach, cięcia na pielęgniarkach. Sytuacja jest taka sama jak w Polsce, o tyle, że u nas też jest właśnie wersja klaszczmy dla NHS-u i teraz politycy torysowscy bardzo NHS wspierali, no ale też ze 2 lata temu jakby odrzucili poprawki mające zwiększyć zarobki pielęgniarek. Więc jakby tutaj nie ma, te logiki są bardzo, bardzo podobne i tym bardziej było dla mnie szokujące, że właśnie w tej sytuacji nagle się okazało, że ten sam rząd, który jakby no bardzo, bardzo prowadzili taką no cięciową politykę, nagle w ogóle w ciągu, zanim jeszcze ten lockdown się nastąpi, jest już zapowiedź pomocy, tak? Oczywiście ona też ma swoje wady, ona nie jest perfekcyjna. Ja tylko to porównuję z sytuacją polską, gdzie widać, że ta pomoc w ogóle nie jest obliczona na to, żeby naprawdę pomóc ludziom. No a tutaj ma się to poczucie, tak, że ona może nie jest doskonała, ale jest na pewno obliczona na to, żeby faktycznie próbować utrzymać miejsca pracy, faktycznie pozwolić jakoś przetrwać. A powiedz konkretnie, na czym polega to wsparcie od władz Wielkiej Brytanii? Wszystkie biznesy, które musiały zostać zamknięte ze względu na koronawirusa, rząd zobowiązał się przez 3 miesiące płacić 80% pensji pracownikom. Po paru dniach również zaczęło to dotyczyć self-employed. Sytuacja ludzi self-employed jest o tyle gorsza, że dotyczy to osób, które potrafią wykazać jakby roczny dochód, żeby policzyć z tego średnią. Czyli jeżeli się otworzyło działalność jakby w ciągu ostatniego roku,
no to albo przed chwilą się je założyło, no to wtedy jest się w gorszej, jakby w gorszej sytuacji. No ale w tym sensie, znaczy tutaj też są warunki, to znaczy, że ten biznes musi zostać zamknięty. Czyli w pewnym momencie była taka koncepcja, bo tutaj placówki edukacyjne zostają otwarte dla key workerów tak zwanych, czyli osób z listy zawodów, które są niezbędne do funkcjonowania naszej rzeczywistości teraz. I ci key workerzy dalej mają uprawnienie, znaczy w sensie po prostu dzieci mają mieć zapewnioną opiekę przedszkolną albo szkolną. No i nasze przedszkole rozważało to, żeby być tym przedszkolem. No ale właśnie potem też przyszedł do nas list, że po pierwsze po rozmowie całej ekipy wyszło, że część osób ma też jakby osoby z grup ryzyka w rodzinie i że woleliby nie ryzykować. Plus, że właśnie ta pomoc jest warunkowana tym, że placówka będzie zamknięta, że nie bardzo można zrobić tak, że oni będą otwarci i część osób jakby pójdzie na to zwolnienie, a część nie. Więc ono w końcu zostało zamknięte. Poza tym jest też otwarte, są duże teraz, tutaj jest taki system pomocowy, tak, taki rodzaj kredytów, to jest rodzaj takiego benefitu. No i w tej chwili są bardzo poluzowane te normy dostawania tego, można się o to łatwiej ubiegać, szybciej ubiegać. Oczywiście to jest przeolbrzymie obciążenie dla tych wszystkich systemów, więc to nie jest robione tak hop siup, znaczy w sensie osoby, które są samozatrudnione, mówi się o tym, że te wypłaty tak naprawdę ruszą dopiero w czerwcu. No ale przynajmniej wiadomo, że ruszą, tak? Znaczy w sensie, że one mają być. Czy to, o czym bardzo wiele osób nie pamięta, myśląc o Wielkiej Brytanii w tej chwili, z tego co wiem, z tego co ostatnio czytałam, liczba dzieci żyjących w ubóstwie jest wyższa, znaczy procent w Wielkiej Brytanii niż w Polsce po wprowadzeniu 500+. Problem tego, że przestaną dzieci mieć bezpłatne posiłki w szkole, jakby jest rozumiany tak samo jak w Polsce, jako sytuacja, gdzie część dzieci nie będzie miało dostępu do posiłków, tak? To jest kraj, w którym dalej, jak pracuje się jako pielęgniarka, korzysta się z banków żywności. W sensie to są też naprawdę niskie te zarobki. No i też jest problem właśnie, jak zapewniać bankom żywności to jedzenie, jak sobie z tym wszystkim radzić. Więc no w tym sensie są to olbrzymie wyzwania. Wczoraj rozmawiałam, znaczy no to też jest, jakby mówi się dużo o klasowości tego doświadczenia izolacji, że niektórzy jakby mogą sobie na to pozwolić, wykonując pracę tak przy komputerze, pracę biurową i tak dalej, a inni dalej muszą ryzykować. Ja mam trochę takie spojrzenie na to, że dalej jest tak, że przynajmniej według tych jakichś tam symulacji epidemiologicznych, które ja oglądałam, no to dalej jakby, jeżeli większość siedzi w domu i nawet niektórzy są mobilni, jest to bezpieczniejsze dla nas jako całości. Więc w tym sensie wydaje mi się, że dalej lepiej jest, żeby ktoś dowoził zakupy iluś osobom i zostawiał je przed drzwiami, niż żeby każdy się jednak raz na ten tydzień wybierał do Tesco, no ale no, trzeba o tym pamiętać, że dalej mamy sytuację, w której te osoby nie są wyposażone odpowiednio. Rozmawiałam właśnie z sąsiadką, która jest key workerką i zajmuje się opieką osobami starszymi, w sensie z dowozem, znaczy po prostu przyjeżdżają do domu pomagać osobom, w sensie taka pomoc dochodząca. No i mówi, że po pierwsze w tej chwili NHS, czyli tutejszy NFZ, jakby zleca im olbrzymia liczba zleceń w tej chwili, no bo starają się wypisać ile osób tylko mogą, żeby stworzyć miejsca dla ewentualnych pacjentów z koronawirusem, czy ewentualnych pewnych pacjentów z koronawirusem. No a jednocześnie dużo osób zrezygnowało z tej pracy, no bo w sytuacji, w której jakby jesteś w grupie ryzyka albo masz kogoś w grupie ryzyka w domu, no to wiadomo. No i do tego też właśnie 5 maseczek na 5 dni, potem nie wiadomo. No i opowiadała też, że
ktoś poprosił ich o zaopiekowanie się pacjentem ze stwierdzonym koronawirusem. Na co padło ok, tylko musicie nam dać wtedy takie na serio ochronę, nie te jakieś po prostu śmieszne maseczki, które sobie nosimy bardziej po to, żeby innych nie zarażać, niż żeby siebie chronić. No ale padło odpowiedź, że, no, że nie mamy. To menadżer powiedział, no to jak sobie wyobrażacie, że wyślę tak swoich pracowników, swoje pracowniczki. W takiej sytuacji, no nie musi się im tego mówić. No i niestety takie rzeczy też się zdarzają, tak? No i to moja sąsiadka jest uprawniona do dziecka, też żeby dzieci chodziły do szkoły, no ale powiedziała, że po prostu zostawiają dzieci same w domu. No bo wolą jednak, żeby się izolowały. Tutaj też kolejna rzecz, że jesteśmy zaraz obok wielkiego szpitala, w którym swoją drogą zmarł pierwszy doktor w Wielkiej Brytanii. Zmarł właśnie, znaczy nie był pracownikiem tego szpitala, ale tam po prostu nim się opiekowano. No więc jakby większość osób, która mieści się w tej grupie key workerów w naszym rejonie, to są pracownicy tego szpitala, no więc jakby też wiadomo, że jest to zwiększenie ryzyka, tak? Więc jest to potwornie trudne, tak? Znaczy to jest dla każdego kraju jakby potwornie trudne. Jak ja myślę o tym, no to też łapię się na takim myśleniu, kurczę, no to przecież powinni im zapewnić te środki ochrony. No ale jak NHS mówi, ok, nie mam środków ochrony dla lekarzy, jak możemy tak skombinować odpowiednie środki ochrony dla osób, które są dochodzącą pomocą dla starszych? Tak, tutaj dochodzimy do, że tak powiem, fizycznych tak ograniczeń. Dla mnie to jest jakieś takie, jedna z takich głębszych egzystencjalnych rzeczy, które jakby gdzieś mi się uruchamiają przy tym, to jest właśnie to, jak bardzo jesteśmy wychowani, w sensie my, mówię tutaj po prostu o pokoleniach powojennych, które nigdy nie doświadczyły takiej sytuacji, no, w której po prostu nie masz prawa myśleć, że ci się, jakby, że zostaniesz otoczony tą opieką. Dużo osób mi mówi, nie, no przecież jakby wiadomo, że też niektóre leki są refundowane, od pewnego poziomu nie są refundowane i tak dalej. Tak, to prawda. Tylko że nawet, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, gdzieś masz w głowie jakieś zbiórki, niezbiórki, znaczy masz jakiś minimalny poziom sprawczości, tak? Znaczy, czy to jest dobre, czy to jest złe, to jest inna sprawa. Ale gdzieś zawsze masz takie poczucie, że istnieje jakaś droga. A tutaj jakby mówi się nam, jakby taki jest realizm, nie ma tej drogi, tak? To znaczy mamy jakąś liczbę respiratorów, generalnie mamy jakąś liczbę ludzi i tych respiratorów będzie śmiesznie mało. Nie chcę tutaj robić przekłamywania, bo cytuję po prostu statystyki z pamięci, więc trzeba to jakby sprawdzić, ale te badania, znaczy te symulacje tego waszyngtońskiego ośrodka mówiły o tym, że w momencie piku zabraknie tutaj 85 tysięcy łóżek. No więc jakie możesz mieć wybory, kiedy brakuje ci 85 tysięcy łóżek? No to jest bardzo dobre pytanie, które bardzo chętnie bym ci zadał, jakie możesz mieć wybory, bo mam wrażenie też, kiedy czytałem twój tekst, ale kiedy sobie rozmawiam z różnymi ludźmi, że wszyscy żyjemy teraz, mówię wszyscy jako społeczeństwo, jako Europa, może jako świat, w kilku równoległych rzeczywistościach. Zawsze tak było, tutaj nie chodzi tylko o ten klasizm, ale o to teraz, że niektórzy na przykład obserwują te rosnące słupki, to jest zwłaszcza taka perwersyjna rozkosz tych, którzy kochają statystykę, prawda? Możesz sobie na bieżąco obserwować, jak ta rzeczywistość się zmienia, ale przecież dla kogoś, kto patrzy z komputera, są to tylko liczby, a dla kogoś jest to jakieś konkretne doświadczenie, jakaś konkretna egzystencja, albo jej koniec, albo jakieś jej skrajne doświadczenie. I te światy bardzo się zbliżyły do siebie, mam wrażenie. To znaczy, no właśnie mam wrażenie, używam tego mam wrażenie, bo zastanawiam się, czy ty też tak odczuwasz, że teraz
trochę musimy, zaczęłaś o tym mówić właśnie, o tym doświadczeniu takim, tak odbieram, doświadczeniu wojennym, że trochę zostaliśmy zbliżeni do rzeczy, od których byliśmy przez konstrukcję świata, w którym żyliśmy, przez długi czas odlepieni. To jest w ogóle taki wątek, o którym ja już myślałam już jakoś od dawna, on mi chodził po głowie, zanim to się wydarzyło. I taką ilustrację, którą do tego mam, to są jakby zaopatrzenie w schrony mieszkania, w których żyłam. Więc tak, jakby miejsce mojego urodzenia to była praska kamienica przedwojenna. Kamienica naprzeciw została zbombardowana, jakby bomba na szczęście nie wybuchła, tak? Ja już mogę też się mylić w podaniach, być może to nawet na naszym domu to się zatrzymało, tak? To jest dom nigdy nie remontowany, dalej ślady kuli, i tak dalej, i tak dalej. No i tak, czyli to był taki budynek, który nosi na sobie cały czas ślady wojny. Następne miejsce, w którym mieszkałam, to był blok z lat 70., gdzie piwnice to były tak płytko wkopane, ale podobno, na serio jest, w środku osiedla jest schron, to znaczy schron, który był przewidziany na sytuację, kiedy będzie potrzebne ukrywanie się. Następnie przeprowadziłam się do znowu kamienicy z lat 50. na warszawskiej Ochocie, gdzie w piwnicy były przeprowadzone korytarze tak, żeby był właz przez podwórko. W sensie, to przecież to było miejsce, no, gdzie były te intensywne bombardowania i jakby trzeba pamiętać, że niecałe 10 lat wcześniej, tak, jeżeli kamienica była z 55 roku, no to 10 lat, tak, niecałą dekadę ludzie mieli doświadczenia tak z bycia zasypywanym pod gruzami i tak dalej. Więc jakby było bardzo racjonalne, żeby zbudować piwnicę i generalnie tak, żeby był włas, czy jakby droga ucieczki jakby alternatywna. No i czy słyszałeś kiedykolwiek o schronie zbudowanym w jakby deweloperskich tych mieszkaniach z 2000 roku albo wyżej? No ja nie, tak? I możemy się śmiać. Znaczy w sensie, tak sobie pomyślałam o tym, że jak ja zobaczyłam pierwszy raz ten schron na Ochocie, to myślałam wow. No a potem sobie myślałam, kurczę, to właśnie było bardzo, bardzo racjonalne i bardzo sensowne w stosunku do tego, czego te osoby przed chwilą doświadczyły, tak? No i my jesteśmy już tym pokoleniem, które wychowało się na tym, że schrony są śmieszne. Że w ogóle nam nie przychodzi do głowy, że kurczę, dobrze jest mieć schron. No i właśnie, tak? Jakby deweloperzy nie reklamowali się, ojej, mamy schron. Mi nie chodzi o to, żeby tu popadać w jakąś paranoję, w pewien rodzaj jakby strachu, albo żeby sobie budować schrony, tylko jakby chcę pokazać, jak bardzo to poczucie racjonalności się zmieniało w zależności od doświadczenia jakby wojennego. No i w tym sensie słyszałam takie wypowiedzi, ojej, jesteśmy w bezprecedensowej sytuacji. No jakiej bezprecedensowej? Od kiedy my mamy dostęp? Od kiedy my w ogóle mamy powszechną służbę zdrowia? No przecież to jest osiągnięcie powojenne. To jeszcze a propos, to jest bardzo ważne, a propos, jak w tym tekście pisałam, że tak kryzysy też otwierają na coś, no to przecież państwo opiekuńcze i powszechny dostęp do służby zdrowia to jest powód II wojny światowej. Powszechne ubezpieczenie w Wielkiej Brytanii zostało wprowadzone, mogę się mylić, ale to był chyba 1942 rok, w każdym razie wojna. Ta idea, że każdemu należy się, nie pamiętam, czy to chodziło o emerytury, czy o dostęp do służby zdrowia. NHS chyba został założony później. Więc jakby to jest nowe, tak? I tu jeszcze bardzo chcę podkreślić, bo wiadomo, że ta służba zdrowia, szczególnie w Polsce, nie działa. Tutaj działa trochę lepiej, ale naprawdę nie jest, znaczy to nie jest służba zdrowia na wysokim poziomie w europejskich standardach. Wiele statystyk wskazuje na podobną umieralność, mimo znacznie większych nakładów w Wielkiej Brytanii. I zauważmy, że nawet ta sytuacja, w którym strasznie nas frustrują kolejki do lekarzy, to, że nie dostaliśmy najlepszego leczenia i tak dalej, w ogóle opiera się na założeniu, że nam się to leczenie należy, tak? Że my w ogóle zakładamy, że jesteśmy do niego uprawnieni.
A to jest naprawdę, znaczy absolutna większość ludzkości, nigdy do głowy by nie przyszło, większości ludzi, którzy żyli na Ziemi, że ktokolwiek będzie w ten sposób do tego podchodził. Mhm. Znaczy, ja w zeszłym roku towarzyszyłam odchodzeniu bliskiej mi osoby, czyli miałam bezpośredni styk z polską służbą zdrowia w tej najgorszej wersji, w jakiej może być, to znaczy właśnie intensywna terapia, labirynty szpitali i te wszystkie no, straszne rzeczy, o których się tyle złego opowiada. I oczywiście był to materiał na groteskowe opowiadanie co najmniej, to nie jedno, ale jednocześnie miałam takie poczucie, możemy tu się otworzyć na dyskusję, tak, na ile jakby etycznie, jak do tego podchodzić, no ale to była osoba po 90 z olbrzymią liczbą schorzeń, której ratowanie dla mnie było już kwestią jakby znakiem zapytania, a jednak była cały czas ratowana, tak? Dużym nakładem środków, z jakby może i z tą szorstkością służby zdrowia polskiej, ale jednak nie było takiego podejścia, tak ta osoba, nie wiem, jest rencistką, tak? Jakby ona nie ma pieniędzy. My o tym strasznie zapominamy. Znaczy, jeżeli porównać to z sytuacją w Stanach, to jest absolutnie inna jakby sytuacja. I stąd no to jest takie właśnie, znaczy, że zapomnieliśmy o tym, jak wielkie to jest osiągnięcie w ogóle, takie w ogóle takie myślenie, taki system w ogóle, w którym można w ogóle myśleć o udzielaniu skomplikowanego leczenia tak osobie po 90, która no, jest już w bardzo słabym stanie. Więc w tym sensie nie jest to sytuacja bezprecedensowa. Bezprecedensowe jest to, że my mamy takie myśli w głowie. I że musimy się z tym jakby skonfrontować. No, też takie argumenty z historii przecież, no dżuma, cholera, masz Hiszpankę, która wielkiej wojny pochłonęła, no według rozmaitych danych, wiele dziesiąt milionów ludzi, przy czym cała populacja wtedy, całego globu wynosiła 1,5 miliarda ludzi. To taki argument historyczno-liczbowo-statystyczny, chociaż wiadomo, że one są zawsze chwiejne, ale nie jest chwiejne, mi się wydaje, myślenie o takich skutkach społecznych. Gdzieś też czytałem o tym, że o wiele większe będą koszty jakby tego, co się obecnie teraz dzieje, też takie wymierne koszty ludzi, którzy zapłacą cenę swoim życiem za skutki gospodarcze, to mi się wydaje, że jest takie za niesprawiedliwe słowo do tej zmiany, która nas czeka. Tak, takie bardzo... tego. Tak. Masz jakieś... Tak, mam takie... Znaczy, tutaj mówię to... jakby z poziomu własnych odczuć, nie czuję się to kompetentna, żeby twierdzić, że wiem, jak jest. Ale kiedy Polska została poddana już lockdownowi, był ten tydzień, kiedy u nas było to, Boris Johnson mówił o tym herd immunity, i wtedy nagle bardzo dużo ludzi zaczęło do mnie dzwonić, pisać, jak tam, jakby w sensie, tak jakbym ja była w jakimś bardzo, dużo bardziej niebezpiecznym miejscu niż miejsce, w którym oni są. Ja na to reagowałam tak, z takim lekkim troszeczkę niedowierzaniem. Nie dlatego, że zakładałam, że tutaj na pewno będzie dobrze, tylko no powiedzmy, mam przynajmniej tutaj poczucie, że rząd nie prowadzi celowej dezinformacji, natomiast w Polsce od początku mam poczucie, że jakby robi się wszystko, żeby propagandowo te rzeczy rozgrywać. I ja nie chcę bronić Borisa Johnsona i jego decyzji,
Dużo osób twierdzi, że tak, była to absolutnie cyniczna decyzja, że było to oparte na założeniu niech starzy wymrą, nie będziemy wstrzymać gospodarki, ale nie wnikając, na jakiej podstawie, znaczy w sensie jakie były jego intencje, dla mnie jest to jakby drugorzędne, ale argumenty, które jakby padały, no to po pierwsze konsekwencje spowolnienia gospodarczego, jakby Wielka Brytania też jest krajem, tak samo jak Polska, w którym jest wyraźna różnica długości życia między osobami dobrze sytuowanymi i źle sytuowanymi. Znaczy w sytuacji, w której i tak ludzie muszą korzystać z banku żywności, wiele osób, kiedy to też jakby nie trzeba byłoby to sprawdzić, ale parę lat temu czytałam coś takiego, że chyba 1/3 gospodarstw domowych nie jest w stanie opłacić, znaczy jakby wyłożyć pieniędzy na sytuację, kiedy się zepsuje pralka, tak? W sensie w Wielkiej Brytanii istnieją ubezpieczenia pralki, to znaczy, że płacisz małą sumę, że jak ci się pralka zepsuje, to jesteś w stanie jakby mieć tą pralkę naprawioną. W Polsce ze wszystkim teraz. Mówię, że w Polsce jest tak samo w zasadzie. No, okej, dobrze. To kiedy ja się tu przeprowadziłam, ubezpieczenie na pralkę było dla mnie absolutnie dziwne. Chociaż ubezpieczyłam psa, to jak zapytałam ceny jakby edycji weterynaryjnych, to tak. Ale jakby to była jedna kwestia. Znaczy, że bardzo często jakby jak mamy epidemię, to nasze współczucie jest z tymi ludźmi, tak, którzy w tej chwili są zagrożeni. Oczywiście zapominamy o tych ludziach, którzy poniosą też zdrowotne konsekwencje sytuacji później. Druga rzecz, jakby argument drugi, który pojawił się w wytłumaczeniu decyzji o niezrobieniu od razu lockdownu, był taki, że ludzie nie wytrzymają zbyt długo i że jakby lepiej wprowadzić go później niż wcześniej, żeby ludzie po prostu zbyt szybko się tym wynudzili i zaczęli potem łamać te reguły. I znowu, nie podejmuje się dyskusji, czy to było wtedy słuszne, czy nie. Pewnie nie było słuszne. Ale sam argument jakby dla mnie jakby wydaje się jakoś tam realistycznym problemem tak do rozważenia. Tak jak długo będziemy w stanie być poddanymi takiej dyscyplinie w sposób jakoś tam sensowny. I chyba więc w tym sensie ja mam cały czas jakby gdzieś tego typu pytania i mam też takie poczucie, że nie jestem po prostu kompetentna, to znaczy ja nie jestem epidemiolożką, ja nie jestem w stanie powiedzieć, jakie są dokładnie te dynamiki. To jest też trochę taki zgubny wpływ, tak siedzimy i czytamy artykuły, no to są artykuły popularyzatorskie. Każdy już w tej chwili czuje, że potrafi po prostu tak robić symulację epidemii. No ja nie czuję, tak? Znaczy w momencie, kiedy pisałam ten pierwszy tekst, jakby pisałam go ze współpracy tak z Bartoszem Misowskim, który jest, też nie jest epidemiologiem, tak, ale tak jest, zajmuje się tak między innymi modelowaniem tak tych wirusów i jakby jest, teraz nie powiem, biofizykiem chyba. Musiałabym to sprawdzić. W każdym bądź razie jakby, no bo ja sobie mogę przeczytać ileś tych artykułów, ale ja nie mam kompetencji, okay, żeby naprawdę jakby je porównywać. On też nie jest specjalistą stricte od tego, ale ma zupełnie inne przygotowanie. Bawi, a propos humanistyki, no, że spędziłam ileś lat, tak, czytając tam ileś koncepcji, naprawdę wkładając po prostu godziny mojego życia, żeby zrozumieć pewne rzeczy, chociaż trochę. I zawsze mnie bawi, z jaką łatwością ludzie, którzy, no nie, przeczytali jedną popularną naukową książkę, wchodzą w dyskusję z pozycji, jakbyśmy rozmawiali na tym samym poziomie. No i to jest oczywiście strasznie w tej chwili trudne, bo będzie, kiedy nie chcemy nikogo dyskryminować ze względu na brak edukacji i tak dalej, ale no dalej jakby liczba godzin spędzonych na tym, żeby coś zrozumieć, jest istotna z poziomu naszego rozumienia. No i to, że ja przeczytałam ileś tam artykułów na temat jakby symulowania tak danych epidemicznych i tak dalej, nie czyni mnie osobą kompetentną do tego, żeby na ten jakby
żeby na ten temat się wypowiadać. Znaczy, no, mogę powiedzieć, że ta decyzja Johnsona była krytykowana przez Światową Organizację Zdrowia, przez bardzo wielu specjalistów. Tak? Jednocześnie część z tych specjalistów twierdziła, że to jest ryzykowne, w sensie, że jest zbyt ryzykowne być może, ale jakby, że to nie jest tak, że ona jest cyniczna. Tak? Znaczy, że to jest bardziej ryzykowna wersja, ale po to, żeby właśnie tą ekonomię bardziej uratować i zabezpieczyć przed, no przed tym, o czym mówisz. No. Kolejna rzecz, o której musimy tu powiedzieć, to jest potworną sytuacją, tak? Jeżeli każdy z nas, kto mieszka z kimkolwiek bliskim, po trzech tygodniach siedzenia tylko i wyłącznie razem, każdy ma ochotę jakby na chwilę być po prostu singlem na chmurce, niezależnie od tego, jak wspaniałe, jak bardzo tak lubimy naszą rodzinę, to jakby bardzo dobrze jest mieć przerwę od własnej rodziny. No i teraz wyobraźmy sobie, że jakby no, nawet wiemy, że nasza rodzina jest przemocowa, tak? Znaczy, co z sytuacją kobiet zamkniętych z katami, co z sytuacją dzieci zamkniętych z przemocowymi ludźmi. Osób LGBT, którzy muszą... Tak, tak, osób LGBT, które są prześladowane przez rodziców i bliskich. To są potworne rzeczy, potworne dramaty. No i jakby też trzeba o tym pamiętać, tak? Te koszty z drugiej strony też są olbrzymie. Młodzi ludzie teraz w Polsce, którzy nie mogą legalnie wyjść na ulicę, no, bez opiekuna, tak? Znaczy, to jest już jakimś skrajnym, tak, ubezwłasnowolnieniem. Znaczy, ja rozumiem, że być może wiele osób młodych jakby nie do końca tej kwarantanny przestrzega, no ale jakby z różnych grup wiekowych ludzie nie przestrzegają tak tej kwarantanny, a najprościej oczywiście odciąć prawa obywatelskie osób, które nawet nie mogą głosować, prawda? Jest to najprostszy na świecie sposób, nie mówiąc już o tej grze maturami tak w tej chwili, więc jakby liczba osób, które są przez tą sytuację poszkodowana, jest absolutnie, tak, no potworna, tak. No jednocześnie dla mnie, ja dalej nie jestem w stanie zgodzić się na logikę, ojej, tak, to są starsi ludzie i to są ludzie słabsi, a to dobra, no to spoko, to nic nie robimy, generalnie musimy dalej żyć tak, jak żyliśmy. W sensie ja też nie potrafię zaakceptować tego typu myślenia, więc... To, co ja jakby to, co mi się wydaje jakimś sposobem na radzenie, no to próba jak najbardziej opartego na jakichś naukowych podstawach sposobu jakby znalezienia wyjścia z tej sytuacji. Też są różne tak koncepcje, jak z tego lockdownu wyjść, tak? Jak zrobić, czy będzie można robić te testy, które stwierdziły, czy już miałeś tego wirusa i być może jesteś uprawniony do wyjścia. Były takie pomysły tutaj, ale ktoś od razu powiedział, okej, ale wtedy ludzie, którzy zostają postawieni przed sytuacją po prostu utraty środków do życia, będą się cenowo zarażać, żeby przejść i dostać to immunity pass. Więc to są, znaczy musimy sobie też powiedzieć, to jest kolejna rzecz, z którą musimy się skonfrontować. Świat nie jest bezpieczny, świat nie jest kołyską. Rządy jakby nie ma tam za nami gdzieś jakiegoś mega mózgu, który naprawdę zna wszystkie odpowiedzi na pytania i tylko cynizm i głupota innych ludzi, którzy jakby zaprowadzają jakieś rozwiązania, powoduje, że jakby one nie są wprowadzane. To znaczy, żeby było jasne. Olbrzymia jakby odpowiedzialność za to, co się dzieje, w dużej mierze wynika z głupoty, tak, politycznej, z zaniedbywania, z jakby, tak jak patrzę na to, no to wszyscy przecież to sobie zdawaliśmy sprawę, że mamy tak Trumpa na czele Stanów Zjednoczonych, tak, że mieliśmy tutaj Brexit, że w Polsce, tak, na Węgrzech, no, w Ukrainie wzrastają, znaczy jakby pojawiają się no, ludzie u władzy, którzy nie reprezentują, znaczy na Ukrainie to tak, to powiedzmy nie jest dokładnie ten sam przypadek, ale którzy nie reprezentują jakby podejścia opartego, nazwijmy to, na naukowym, jakby takim systemowym podejściu, opartym na dążeniu do dobra ludzi, ale
przy tym wszystkim mam wrażenie, że przynajmniej we mnie zawsze gdzieś czai się takie, tak, ale to jest rodzaj takiej zabawy, która się kiedyś kończy. To znaczy, w sensie możemy się bawić w piaskownicy do pewnego poziomu, jakieś gadać tak głupoty, ale w pewnym momencie, kiedy zostaniemy postawieni przed, no, przed taką sytuacją, w jakiej jesteśmy postawieni, ludzie nagle zorientują się, że to się dzieje naprawdę. No i teraz widzimy, że tak wcale nie jest, tak? To tak naprawdę znowu jest logiczne i znowu jest jakby konfrontacją z jakimś własnym po prostu poszukiwaniem gdzieś tam jakiegoś sensu. No i jednocześnie no musimy sobie powiedzieć, znowu przyzwyczailiśmy się do tego, że od początku nam się mówi tak, rób to i to i będziesz w miarę bezpieczny. Tak, to i to jest najlepszą metodą na wyjście z tego albo śmego. Tak, pij mleko, będziesz tak krową, albo w sensie jesteśmy programowani do tego, że jeżeli będziemy przestrzegać jakichś reguł, będziemy, tak, spełnimy jakieś kryteria i będzie okej. Cała medycyna w tej chwili, przynajmniej w tym kraju, w którym ja jestem, to jest po prostu, to są takie grafy, po prostu jak masz taki wynik, to tak, nikogo nie interesuje twoje prywatne, jakby w sensie jednostkowe podejście i tak dalej, bo to są takie proceduralne jakby drzewka decyzyjne. No i nagle jesteśmy w sytuacji, gdzie nie ma drzewka decyzyjnego, tak? Gdzie może mamy modele, które są tym, jak ja mówię o tym, że są przewidywania, że będzie tak wiele ofiar tutaj, to chodzi tylko o to, że jest to możliwe, ale mówię dobrze, ten model może się okazać, że jest oparty na jakiejś zmiennej, która, nie wiem, jest inaczej jakby podawana w różnych krajach. To, co wcześniej mówiłeś o statystyce, no nie wiem, tutaj jest otwarcie powiedziane, że te statystyki są po nic, znaczy, że one pokazują tylko pewien trend, bo one, jeżeli jest powiedziane, że wczoraj zmarło 938 osób chyba, to to dotyczy tych osób, które zostały zaraportowane ze szpitali, a część szpitali raportuje to później, tak? Prawdopodobnie większość ludzi w tej chwili w NHS-ie zasuwa tak, że nie ma czasu zajmować się raportami, tak? Szczególnie, że te raporty też muszą być oparte na jakiś prawdopodobnie, no, coś tam na pewno trzeba potwierdzić, tak? Nie można sobie tego wziąć po prostu osiu, tak? Zaraportujemy. Nie uwzględnia to ludzi, którzy umierają w domach. Różnica jest taka, że jest tu powiedziane wprost, sytuacja jest gorsza niż jest w liczbach, jakby wiemy o tym, jakby to nie jest to, że próbujemy was oszukać, tylko to są te dane, które w tej chwili mamy. Ale ogólnie rzecz biorąc, wróżenie z tych krzywych w tym sensie, jakby porównywanie sytuacji w różnych krajach, w których każdy z krajów inaczej to liczy, inaczej to klasyfikuje, tak? Gdzie w Polsce się robi celowe, tak, oszustwa, na, tak jakby wszyscy nagle umierają na choroby współistniejące. Albo na dziwne zapalenia płuc, więc no, biorąc to wszystko, to jest znowu jakiś rodzaj tak osłony dla twojego umysłu, tak, że chcesz sobie śledzić te statystyki i wiedzieć, że coś wiesz. W momencie, i robisz to nawet wtedy, kiedy wiesz, że te statystyki tak naprawdę nie oddają rzeczywistości, tak, są tylko jakimś, tak, jakimś rodzajem takiego symulakrum, które ma ci coś powiedzieć, że jakoś oswoić tą rzeczywistość, tak? Nawet jakby w straszny sposób, ale jakby powiedzieć, tak? Teraz jest tyle ofiar, za 17 kwietnia będzie pik, a potem już będzie lepiej i tak dalej. Znaczy, są te, tak? Ja wierzę w te modelowania, tylko te modelowania muszą być oparte na danych, które są w jakiś sposób jakby powtarzalne. No, na razie zauważono na przykład, że raportowanie jakoś w sobotę i niedzielę nagle ta liczba zmarłych się robi jakaś trochę mniejsza, po czym nagle pikuje tak w poniedziałek i wtorek. No, czyli jakby bardzo widać, że czynnik ludzki ma na to wszystko wpływ. Więc ja myślę, że tak, no, że jakby to jest sytuacja, która wymaga od nas skonfrontowania się z tym, jak bardzo żyjemy, jak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy bezpieczni, że ktoś nam pomoże. Ja to zauważam na przykład jak przy chodzeniu po górach, tak? Znaczy, że jakby po górach też można chodzić jakby w różny sposób, tak? Od jakby głównymi szlakami, po mniej uczęszczane szlaki, po już chodzenie tak bez szlaków, jakby w dzikszych miejscach.
Ale nawet wtedy, tak, nawet jak się wychodzi na jakby, nie wiem, bardziej dzikim miejscu, mniej uczęszczany szlak, dalej gdzieś człowiek ma w głowie, że gdzieś ktoś, tak, ktoś, jest jakaś horska służba, jest jakiś helikopter gdzieś przyleci i tak dalej, w ogóle nie mam takiego poczucia, że nie, znaczy, że nie jesteśmy zdani tylko na siebie, tak, jesteśmy w tym lesie, jeżeli sobie złamiemy nogę, to albo dojdziemy, tak, do siedziby ludzkiej z tą złamaną nogą, albo nie, jakby nie mamy takiego myślenia cały czas, nawet jeżeli teoretycznie tak ruszamy. Myślę, że stąd wynika też popularność turystyki, tak, że to jest taka oswojona sytuacja. Oswojona przygoda. Oswojona przygoda, taka, że... Tak, oswojona przygoda, znaczy to jest taki roller coaster, tak, że w sensie będzie mną rzucało, ale na pewno jestem w pasach. I w tym sensie, no w tym sensie ta sytuacja nas trochę z tego odziera, tak, znaczy konfrontuje nas z tej sytuacji, że nie, tak, że to nie jest tak, że zawsze da się coś wykombinować, to nie jest, znaczy, że materia tak też jest, to znaczy liczba wentylatorów jest, nie wiem, respiratorów jest taka, jaka jest. I jakby, jeżeli zachorujemy, to niezależnie jak bardzo byśmy chcieli, jakby wybór, który będzie podejmowany, jakby musi się opierać na faktycznie istniejącej liczbie respiratorów, a nie naszych fantazjach, tak? Ja też z ciekawszych rzeczy, to też było ciekawe, czytam taki, w Guardianie pojawił się taki list kobiety, nie powiem w tej chwili imienia i nazwiska, ale była to działaczka, niepełnosprawna działaczka, która jakby była no, bardzo zasłużona dla jakby uświadamiania ludzi, na temat życia osób z niepełnosprawnościami, bardzo aktywna, mimo bardzo jakby trudnej sytuacji, no po prostu bardzo trudnej sytuacji medycznej. No i ona napisała taki tekst, w którym mówi, ja wiem, że ja nie będę ratowana. I ten tekst dla mnie był w pewnym sensie niesamowity, ponieważ zderzało się w nim, z jednej strony ona bardzo silnie jakby pisała o czymś takim, uważam to, nie potrafię się z tym pogodzić, w sensie nie potrafię tego zaakceptować. I tutaj następowało coś jakby wyliczenie trochę własnych zasług, to znaczy jakby reakcja na te procedury, które po prostu mówiły, że osób, które jakby mają inne współistniejące sytuacje, że one nie będą, jakby one będą tam na końcu jakby w tym dostępie, została potraktowana w kategorii being valuable, tak, bycia tak wartościowym, co trochę jest, znaczy w sensie trochę mnie to wręcz zszokowało, że jakby ta sytuacja jakby jest traktowana jako to, czy ja jestem wartościowym człowiekiem. W momencie, kiedy same te procedury są o tym, że jakby jest jedno, tak? No jak jesteś key workerem, tak? Czyli w tym momencie makler odpada w porównaniu z moją sąsiadką, która zajmuje się starszymi osobami. Więc jakby chodzi jakby nie o wartościowość pracy w kwestiach ekonomicznych, nie o wartościowość w kwestiach osiągnięć intelektualnych, tylko że jeżeli ja piszę książkę i powiedzmy uważam, że ona jest wartościowa, jakoś tam ważna i nie uważam, że jest to praca bezsensowna, ale jednak w sytuacji pandemii wydaje mi się, że lekarz jest osobą bardziej społecznie potrzebną i nie traktuję tego jako sytuację obniżenia jakby wartości tego, co robię, jest to po prostu kwestia wypadkowej sytuacji. A jednocześnie w tym tekście tej dziewczyny, więc z jednej strony trochę mnie zszokowało, to takie wręcz CV, zrobiłam to, to, to i to, zostałam wymieniona jako tam ósma najbardziej wpływowa osoba z niepełnosprawnością w Wielkiej Brytanii, a z drugiej strony sobie pomyślałam, no właśnie, to bardzo jakby pokazuje, że ta kapitalistyczna logika właśnie zasługi, w której tak jesteś wartościowy przez to, co zrobiłeś, czy zrobiłaś, i że ta osoba musiała włożyć niesamowitą, po prostu heroiczną pracę, jakby żeby
według tej logiki stać się tym wartościowym człowiekiem, tak? No bo ona tak naprawdę jakby biologicznie jest na sytuacji, kiedy ona powinna być tak naprawdę non-stop pod opieką. Więc ja pomyślałam, rozumiem jakby gdzieś background tego, dlaczego tak bardzo jakby ona kładzie ten nacisk. A jednocześnie ta sama osoba pisze, ja tego nie potrafię zaakceptować, ale ja to rozumiem, tak? To znaczy też rozumiem tą sytuację, dlaczego takie decyzje zostały podjęte. Żyję tylko i wyłącznie dzięki NHS-owi, więc nie jestem w stanie nic powiedzieć złego na temat NHS-u, który przyjmuje tego typu procedury. No i tak. I jakby to nas troszeczkę konfrontuje z taką logiką, no właśnie, no utylitarnego myślenia o maksymalizacji, tak, społecznego dobra, no i tym mitem pod tytułem każdy człowiek jest wszechświatem i o każdy wszechświat trzeba walczyć do upadłego, tak, i to, co robię, jest niesamowicie ważne, tak, to jest, no, jedno, moim zdaniem, z głównych takich złudzeń nowoczesności, tak, znaczy, że wartość tego, co ja uznaję za wartościowe, jest jakby wartością gdzieś bezwzględną, a no, przy całej wierze mojej w wartościowość tego, co robię, znaczy być może, jakby bądźmy otwarci, może można zapytać, czy w sytuacji, w której teraz jesteśmy, umiejętność znalezienia nowego języka społecznego na to, co będzie potem, nie jest też bardzo ważną teraz umiejętnością. Ale stawiam to jako otwarte pytanie i bynajmniej nie uważam się za osobę, która jakby tutaj rości sobie pretensje do tego, że jest akurat osobą, która potrafi to zrobić. Stawiam tylko ten, żeby nie popadać jakby w takie redukcyjne wersje, tak, pielęgniarka, lekarz na pewno, tych humanistów to tak naprawdę zawsze piersi do utopienia, ale jakby jednocześnie akceptuję logikę, w której jakby nic nie odejmując temu, co ja robię, to, co ja robię, akurat nie jest kluczowe w tej chwili dla przetrwania społeczeństwa. I jakoś musimy, bardzo, kultura, w której żyjemy, nie daje nam za bardzo narzędzi, żeby radzić sobie z tą sytuacją. I to też jest to, co cały czas te dylematy lekarskie, które lekarze opisują. Znaczy, że nie jest problemem to, że oni będą musieli patrzeć na umierających ludzi, bo oni oglądają umierających ludzi. Ale problem polega na tym, że będą musieli zgodzić się na śmierć ludzi w sytuacji, w której normalnie, gdyby mieli sprzęt i możliwości, dalej by walczyli, więc w tym sensie jest to jakoś sytuacja szczególna, tak, przynajmniej z tego, co czytam, jakby tak dla osób, jakby, które to wykonują. Nie będę ciągnął na siłę w stronę nadziei, ale chciałem powiedzieć, że w wielu miejscach, o których mówiłaś, no, raportując beznadziejność sytuacji, w jakiej jesteśmy, sporo było światła nadziei. Mhm. I może z tym zostańmy teraz, życząc sobie zdrowia dużo. A mogę jeszcze coś dopowiedzieć? Możesz. Znaczy, bo... No bo ja się cieszę, że w ogóle do tego nawiązałeś, bo mi się wydaje, że to jest jednak bardzo kluczowe. No i chciałeś sam pytanie, jak żyć na samym początku. I być może jest to jakaś odpowiedź, znaczy, przynajmniej jest to moja prywatna odpowiedź własna. No i moja własna odpowiedź, i zresztą też przećwiczona w praktyce, jest chyba taka, że na pewnym poziomie właśnie beznadziejności musisz sobie tylko zadać pytanie, na czym ci tak naprawdę zależy. To znaczy nie zadawać sobie pytania o to, czy to jest prawdopodobne, czy to jest specjalnie możliwe, tylko czy jesteś się w stanie zgodzić na świat, w którym tego nie będzie, tak? I jeżeli nie akceptujesz świata, w którym jakby, który będzie ustawione inaczej, no to twoim jedynym wyjściem jest robić wszystko, żeby do tego nie doszło. Niezależnie od szans, kalkulacji i statystyk, tak? Znaczy, ja to traktuję w ten sposób.
Więc jakby wydaje mi się, że to jest też sytuacja w tej chwili dla nas. Znaczy to nie jest tak, że pisze też o otwieraniu się na utopię, no ale to jest właśnie ta utopia, która jakby z definicji jest otwarta w czasie katastrofy, która nie, w żaden sposób nie neguje straszności sytuacji, tylko która jest jakby oparta na tym założeniu, że po pierwsze nie można się dać jakimś fatalizmom, ponieważ one też są tylko konstruktami, tak? Na pytanie, czy to jest optymizm, czy pesymizm, ja bym powiedziała, że zawsze starałam się być realistką w tym sensie, że zakładam, że i optymizm, i pesymizm jest pewną tendencją w myśleniu o rzeczywistości, tak? A jest jeszcze oprócz, czy też cała taka, no nie wiem, zachodnie myślenie, filozofia i tak dalej, opiera się na takim kulcie prawdy, tak? Jak będzie naprawdę? To jak będzie naprawdę? Naprawdę będzie faszyzm, czy naprawdę to się wszyscy po prostu przytulimy w wielkiej empatii? Więc prawdopodobnie naprawdę, to co bym powiedziała, że naprawdę nam grozi, to raczej niewielka komuna całej ludzkości. Jeżeli coś nam naprawdę grozi teraz, to nam grozi faszyzm, tak? Ale w sytuacji, w której stwierdzę, okej, okay, tak, na podstawie wszystkich historycznych, tak, swojej wiedzy, ja tu już widzę, że zaraz tak będzie faszyzm wszędzie, no to rzeczywiście on będzie mocą samospełniającej się przepowiedni, ponieważ ja się już z tym oswoję i ja to zaakceptuję. Ja będę działać już według tej logiki, w którym on będzie. No więc ja uważam, że tak nie jest. To znaczy uważam, że jakby świat jest działaniem, tak, społeczeństwo jest działaniem. To, w jaki sposób działamy, definiuje to, jakie jest społeczeństwo. Więc nawet jeżeli ja, która nie chcę sytuacji faszystowskiej, będę działać tak, jakby ta sytuacja faszystowska była nieunikniona, no to ja sama to oddaję walkowerem, tak? I w tym sensie to nie jest kwestia, że jestem optymistką, że na pewno będzie dobrze, że uruchomimy dochód podstawowy, etykę troski i ogólnie empatię, ale mamy, tak, są sytuacje, które nas na to otwierają. Jakby mam zamiar jakby działać według tej logiki i próbować doprowadzić do tego, żeby ta żeby nie wiem, żeby ludzie mogli sobie w ogóle wyobrazić, że to jest możliwe. I to jest strasznie też ciekawe, zresztą to jest coś, co mnie już naprawdę od dłuższego czasu jakoś tak prześladuje. Kiedyś się nawet śmiałam, że to jest takie niesamowicie, nie mam tak sformatowane te mózgi przez Darwina, to jest niesamowite, po prostu ta wersja, że jesteś tak tym rywalizacyjnym, tak indywidualistyczną jednostką i tak naprawdę masz totalnie gdzieś, jak się mają ludzie wokół ciebie, jest tak silnie jakby wpojona, że wszelkie jakby altruizm też musi być przetłumaczony przez egoizm, tak? Znaczy w sensie cokolwiek jakby się tam, nie wiem, gdzieś wyobrazi, to jest, znaczy to taka biologistyczna, socjobiologiczna sposób tłumaczenia świata, znaczy dla mnie on zawsze był po prostu niesamowicie śmieszny, mnie to zawsze strasznie bawiło. Dlaczego ludzie na przykład jak czegoś chcą, nie potrafią powiedzieć, ja chcę tego, tylko muszą sobie powiedzieć, no mój po prostu samolubny gen powoduje to i to. To jest po prostu, to jest jedna z rzeczy, które sprawia mi najwięcej radości takiej intelektualnej na zasadzie fauna i flora po prostu myśli europejskiej. No i zawsze mnie tak bawiło, że kiedyś oglądałam taki dokument, człowiek, to był reżyser izraelski, próbował znaleźć odpowiedź, dlaczego część osób jednak na przykład pomagała Żydom w czasie Holokaustu. Jakby skąd się biorą te jednostkowe, takie zachowania bohaterskie. I tam między innymi właśnie w kontrze do tego darwinizmu było dużo o małpach bonobo, tak? Które są właśnie współpracujące i tak dalej. I tak sobie zawsze myślałam o tym, że, no, że to jest... Co musieli ze sobą robić ci wszyscy ludzie, którzy jednak mają tą silny poziom altruizmu, zanim wynaleziono małpę bonobo, nie? No małpa bonobo też jest tylko kolejnym jakimś opowieścią, tak? Która małpa bonobo musi być jakieś zwierzątko, które legitymuje nasze uczucia. Więc jak Darwin nam opowiedział o ewolucji,
To dzięki małpie bonobo część osób może się poczuć usprawiedliwiona w swoich odruchach altruistycznych. Więc generalnie mnie to niesamowicie bawi, że potrzebujemy jakiegoś po prostu totemicznego zwierzaczka, który generalnie nam usprawiedliwi to, że być może nie uważamy logiki rywalizacji kapitalistycznej za naturalną. Ja na przykład nie uważam. Co nie znaczy, że nie uważam, że nie wiem, indywidualizm, rywalizacja nie istnieją, ale współistnieją z całą masą innych postaw i innych spojrzeń. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego założenie, że mi będzie lepiej, jeżeli ludziom wokół będzie lepiej, jest jakkolwiek mniej logiczne niż założenie, że mi będzie lepiej, jeżeli innym będzie gorzej. Znaczy, absolutnie nie rozumiem, dlaczego jedno założenie jest uważane za bardziej racjonalne niż drugie. No i właśnie to też jakby załamanie tej logiki przychodzi tak w czasie katastrof, to znaczy wtedy ludzie w jakimś sensie pewien rodzaj tego właśnie zobowiązania do myślenia w tej kapitalistycznej wersji zostaje trochę zawieszony, tak? Ponieważ jesteśmy wszyscy razem w pewnym rodzaju zagrożenia to, że nie wiem, ludzie szyją maseczki, dostarczają za darmo posiłki i tak dalej, i tak dalej. No, wyobrażamy sobie 2 miesiące temu, żeby cała masa ludzi jeździła dostarczać po prostu do szpitala jedzenie, chociaż przecież tam dalej ci ludzie ratowali życie i też jakby się tym zajmowali. Więc jakby mi znowu nie o to chodzi. Znaczy, to jest to, co też w tym tekście podkreślam, tak? Te wspólnoty w katastrofie też mają pewien okres, pewną długość, tak? Znaczy to, w czym jesteśmy, jest dużo trudniejsze. Jesteśmy w jakimś zawieszeniu, nie wiadomo, ile to potrwa. Jakby jesteśmy w sytuacji, w której musieliśmy oddać część naszych swobód obywatelskich i w niektórych krajach możemy mieć poczucie, że nie zostanie to nadużyte. W Polsce ewidentnie jakby trzeba mieć poczucie, że zostaje i będzie to nadużywane. Więc w tym sensie nie jest sytuacja nastrajająca do, powiedzmy, potocznie rozumianego optymizmu, ale no, jest to też sytuacja, w której ja mam trochę takie poczucie, że, no, że nie pozostaje nam nic innego niż działanie, tak? Znaczy, że bez działania może być tylko źle i dlatego jakby to, co ja staram się robić, znaczy też mam trochę takie poczucie, po wielu latach takiego siedzenia w takiej krytycznej humanistyce, nie? To też jest strasznie ciekawe, że to nasze pokolenie jednak jest bardzo wychowane na tym, żeby cały czas znajdować jakby podszewki jakichś złych rzeczy w pozornie bezpiecznym właśnie tym liberalnym świecie, ale nie byliśmy tego uczeni i nie umiemy tego za dobrze robić, nie umiemy tworzyć języków pozytywnych. Nie umiemy, jakby potrafimy przeprowadzać krytykę seksizmu i tak dalej, ale bardzo słabo nam idzie jakby tworzenie, to też od czasu dojścia, tak od 2015-2016, kiedy wiadomo było, że ten jakby liberalizm bardzo pęka wobec tych sił prawicowych i ultraprawicowych. Cały czas czytałam analizy, jaki język jest nam potrzebny. I bardzo niewiele książek, które de facto ten język tworzyły. I teraz mam też takie samo poczucie, tak? Znaczy, że zamiast zastanawiać się, jak bardzo grozi nam faszyzm, powinniśmy się skupić na tym, jak tworzyć języki, które zapobiegną przejęciu tych wszystkich sytuacji społecznych przez faszystów. No i trochę jakby ja już mam do tego takie podejście, że no, lekarze trenują po to, żeby leczyć. A do mnie zaczyna dochodzić, że no jakby ja po to byłam trenowana w tym krytycznym myśleniu i żeby przynajmniej próbować jakby to robić, tak? Znaczy, że jest to jakaś kwestia mojego profesjonalnego przygotowania i że jakby no my wszyscy, rozumiem tutaj ludzi kultury, w tej chwili jakby to jest nasze zadanie i to jest po prostu w sensie nie zadanie w jakimś tam heroicznym sensie, tylko po prostu zadanie wynikające z naszych kompetencji zawodowych, tak? I że jakby to jest to, co powinniśmy w tej chwili robić i że
ważne jest, żeby to robić. Bo jeżeli tego nie będziemy robić, no to jakby gotowe matryce już są i nie są one dobre.